A propos wyrywania się do przodu. Słuchajcie, tak niedawno miałam taką sytuację w domu z Esterką. Esterkę zaczął boleć brzuch. No i no to typowo modliłam się i przyjęliśmy uzdrowienie, uwolnienie i ogłaszałam to zdrowie, tak? Esterkę bolał dalej brzuch. I sprawdziłam jeszcze, co się dzieje, jakie to są części ciała i o co chodzi. Zobaczyłam, że tam są okolice wyrostka robaczkowego, tak? No to jakby tak świadomie wtedy konkretnie pomodliłam się o nią i przyjęłam uzdrowienie, tak? Uwolnienie od tego wyrostka. No i od innych rzeczy, które mogłyby tam jeszcze innym dziać się, bo po prostu no nie wiedziałam, tak? I od razu u Esterki odeszły takie poty z czoła, na twarzy się zmieniło i zaczęła jeść, ale nie mogła jeszcze chodzić. I to chyba było tydzień temu, wtorek. Nie mogła chodzić, po prostu ten ból przeszkadzał i on był dosyć ostry, ale po prostu miała już, chciała jeść i normalnie jadła jak zdrowa osoba, tak? Później postanowiłam, że pojedziemy na grupę domową do Niny. Ona, przecież Esterka jest już zdrowa, tak? To zdrowie Boże, które weszło w nią, w jej ciało, tam pracuje to wszystko, także widać po Esterce, że krok po kroku co chwila coś tam odpada, tak? I coraz lepiej jest u niej. Także wzięliśmy Esterkę, pojechaliśmy do Niny. Powiedziałam Ninie też o tym. Nina też się pomodliła o przyspieszenie tego wszystkiego, żeby szybciej to wszystko zeszło. Po Ninnej modlitwie, jak wróciliśmy już do domu i też następnego dnia, Esterka nie jadła jak zdrowy człowiek, tylko w ogóle wżerała jedzenie. Po prostu tak dużo jedzenia jadła, że oczy szerokie miałam. Wcinała ciągle tylko jakieś warzywa, ale jeszcze blokowało ją. Jeszcze blokowało i tak nie za bardzo mogła chodzić dalej. I później w ciągu dnia stwierdziłam, że napiszę do Artura. Artura, mojego pastora. I że prośbę o modlitwę, tak, o przyspieszenie tego wszystkiego. No i po kilku godzinach Esterka zaczęła chodzić. Przyjechaliśmy tutaj jeszcze, Esterka tutaj, to była środa, tak, jeszcze tak szła powoli, a wyszła z kościoła normalnie. Także po prostu nagle to odeszło, nie? Także tak chciałam złożyć to świadectwo i podziękować Bogu za uzdrowienie, za uwolnienie z tego. Amen.